Cześć, dzień dobry. M5 Competition. No i co ja mam zrobić z takim samochodem? 625 koni w X-Drive, 0-100. Podobno uda się zrobić nawet poniżej 3 sekund. No i co? No i co się robi z takimi autami? Bo nie wiem. A poza tym to BMW chyba jest zepsute, no bo zobaczcie, to tylne koło chyba wpadło w nadkole, w ogóle jest tak nisko siedzi, że ten kluczyk ledwo tu wchodzi, a ten kluczyk jest cieniutki. Popsute jak nic. No ale dobrze, zacznijmy od najważniejszych rzeczy. Zaglądamy do bagażnika. Całkiem pojemny. Haczyk na zakupy. Elegancko rozkładany. Jest gniazdo 12V w bagażniku. Też jest. I siateczka po boku. O, żeby coś unieruchomić. Super. Wnęki w drzwiach. Jest mięciutki materiał tutaj od spodu. Z drugiej strony już nie. Butelka z wodą się zmieści. Wał chwyty na kubki też są. Jest USB. Całkiem praktycznie, co mamy tutaj. Jeszcze jeden port USB. Wszystko się zgadza. Z tyłu. Kieszenie w drzwiach również bardzo pojemne. I tu też wyłożone miękkim materiałem. O, i dwa gniazda 12V tu są nawet. Bardzo praktycznie. Ale nie dość, że koła wpadły w nadkola, też jak dodaję gazu, całym samochodem tak trochę trzęsie. Kto widział w ogóle takie rzeczy? Wydech w tym moim BMW też jest jakiś popsuty, bo wydaje takie dziwne odgłosy i jakiś strzela tak. Czy tak robią normalne wydechy? Pora na zimny starcik, tyłem do ściany. Przełączamy w jedyny słuszny tryb. Głośniejsze wydechy są. Odpalamy. Na zimnym jeszcze nie strzela. Chyba już się nagrzał. Znalazłem jedną wspólną cechę BMW M5 Competition i samochodów, tych dobrych samochodów elektrycznych. Zasięg. Tutaj cały bak, który ma pewnie 80 albo 90 litrów, wystarcza na jakieś 350 km, ale spokojnie można go przepalić na dystansie 250 km. Dobrze, że jeden z zapaszków jest pusty, bo bym miał dzisiaj przy piątku ogromny dylemat, czy wybrać zapach mgiełka czystych kropli wody, czy może zmierzch wibrującej pustyni. A co do zapaszków, to kiedyś już to pokazywałem, przy okazji chyba BMW serii 7, wymienia się je tutaj, mają, są schowane w schowku, wciskamy, zapaszek się wysuwa, wyjmujemy, wygląda tak, to jest ta wibrująca pustynia. Obok jest drugi mgiełka czystej kropli, czystych kropli wody, czy coś takiego. O. Wszystko obszyte skórą elegancko, nawet w tym miejscu. A tak w ogóle to w takim M5 Competition dostępny jest jeszcze jeden zapach, dostajecie go nawet w standardzie. To zapach, który jest generowany wówczas, kiedy tylne koła się kręcą, a samochód nie jedzie do przodu.
to zapach trochę cięższy niż ta cała wibrująca pustynia, ale niektórzy go lubią. Mowa oczywiście o zapachu spalonej gumy. No i żeby go uzyskać, wystarczy w takim BMW M5 kilka kliknięć. Mój pojazd, wchodzimy do menu konfiguracyjnego z tą znajomą literką. MX Drive, tu wybieramy tryb pracy napędu na 4 bądź 2 koła, 2WD. Żeby 2WD było aktywne, trzeba całkowicie zdezaktywować kontrolę trakcji i uważam, że BMW powinno w ogóle wydawać osobne licencje i zezwolenia na korzystanie z tego trybu 2WD, bo zostajecie z ponad 600 koniami na tylnej osi bez żadnego wsparcia elektroniki. Żeby zapach lepiej się rozpylał, to możemy sobie przełączyć tryb pracy przepustnicy na Sport Plus. Proszę bardzo, tylne koła. W momencie, kiedy obroty sięgną 1800, to tam na tylne koła zostaje rzucone 750 Nm i ten zapach będzie dosyć skutecznie rozpylany dookoła, ale nie będziemy tego robić. A skoro już jesteśmy przy różnych trybach pracy, różnych podzespołów M5, to zobaczcie, ile tu jest możliwości do wyboru. Nie ma standardowo zdefiniowanych trybów. Dla wszystkiego są poszczególne. Można sobie wybierać pracy, 3 tryby pracy przepustnicy, 3 tryby pracy zawieszenia, 3 tryby pracy układu kierowniczego. To wszystko niezależnie od siebie. Do tego 2 tryby pracy wydechu, 3 tryby pracy szybkości zmiany biegów. Tutaj ta informacja się pojawia. Tutaj rosną te kreseczki. Do tego 3 tryby pracy napędu, które już widzieliśmy. No i 3 tryby pracy kontroli trakcji. Włączona, uśpiona i zupełnie wyłączona. A najlepsze jest to, że te wszystkie ustawienia można sobie zapisać pod jednym z 2 przycisków M. One genialnie tutaj wyglądają, te 2 czerwone paciorki pod kciukiem. Zobaczcie, ile tu różnych ustawień pod tym jednym przyciskiem można zapisać. Tryby pracy, napęd, silnik, podwozie, układ kierowniczy. Skrzynia biegów tak naprawdę ma trochę więcej trybów pracy. Od cholery tego jest. I wyświetlacz head-up naprawdę wielki może być, jak sobie tutaj przełączymy. Nie, to jest ten bardziej sportowy. O, to tu się pojawia head-up. Na jutro już przetrę te zegary, bo gołym okiem nie widać, żeby one były upaprane, ale widzę, że telefon demaskuje tutaj smugi. Cześć, dzień dobry. No i czemu nie mówicie, że chcecie więcej Instastory z dźwiękiem wydechu M5? Zerknąłem w statystyki wczorajszych story i tą story, gdzie było tych kilka pierdnięć z wydechu na parkingu, podzieliliście się prawie 200 razy. A to było tak na szybko, to teraz zrobimy to porządnie. Środka, oczywiście tryb Sport Plus i głośniejsze wydechy. Zaraz sobie go tu pogazujemy. Więcej niż 5 nie idzie.
momencie przestaje po prostu strzelać. Chwilę odczekać. A tak w ogóle to wczoraj mówiłem, że na korzystanie z tego trybu napędu tylko na tylną oś, który powoduje to, że cała elektronika jest też odłączana od sterowania stabilnością, BMW powinno wystawiać zezwolenia i licencje, zanim się tego będzie używać. I okazuje się, wczoraj dostałem wiadomość, że faktycznie tak jest, że wyjeżdżając z salonu ten tryb domyślnie jest zablokowany. Musicie jechać na dwudniowe szkolenie do Niemiec, które podobne jest w cenie samochodu, i dopiero po takim dwudniowym szkoleniu ten tryb zostaje odblokowany. Przynajmniej takie informacje dostałem, że jest taka procedura. To jeszcze pod zadaszeniem. No i po to tu jestem, żeby dzielić się z Wami takimi dobrymi nowinami. Nie biorę tych samochodów, żeby sobie nimi pojeździć, z tego już dawno wyrosłem. Jak chcę sobie pojeździć, to biorę motocykl. Jestem tu po to, żeby razem z Wami cieszyć się tymi samochodami. Akurat mam takie możliwości, więc póki mam takie możliwości i póki mi się chce i póki Wy chcecie to oglądać, no to cieszmy się wspólnie tymi maszynami, na przykład takim M5. M5 Competition, jak szybkie by nie było, to jednak samochód rodzinny i Enzo będzie testował. Enzo, wskakuj, hop! Zobaczymy, jak mu się spodoba. BMW, proszę się nie martwić, tutaj wszystko jest bardzo dokładnie zabezpieczone. Enzo nie zostawi śladów. Enzo jeździł już różnymi samochodami, ale takim głośnym jeszcze nie jechał. Zobaczymy, czy jest petrol dogiem. Enzo? No. No dobra, jeszcze zużycie paliwa, raporcik z trasy. No, zużycie paliwa, temat, którego nie da się uniknąć, chociaż tutaj nie chodzi tyle o kasę, co o zasięg, o to, jak często w trasie trzeba zajeżdżać na stację benzynową. Właśnie pokonałem klasyczny odcinek autostrady A2 z Warszawy pod Łódź. Około 80 km dystans. Średnia prędkość wyszła 122 na godzinę. To była taka bardzo płynna jazda. Może raz tam czy dwa razy musiałem mocniej zahamować. Tak, to tylko jedynie odpuszczanie gazu co najwyżej. No i przy średniej tak 122 jechałem 130-140 na godzinę. Średnie zużycie 10 litrów na 100. Równe 10. A to jest wynik, dzięki któremu w trasie możecie tankować co około 600-700 km, bo zbiornik paliwa ma 68 litrów i nie jestem pewny, czy da się go powiększyć. Przynajmniej w moim egzemplarzu nie jest powiększony. No, a to 10 litrów na 100 możecie uzyskać w jednym z najszybszych samochodów, jakie obecnie są dostępne na rynku. Już pal licho czas 0-100, ale 0-200. M5 Competition robi w 10,8 sekundy, a to czas porównywalny z Ferrari. Właściwie to nawet lepszy niż to najsłabsze Ferrari Portofino, lepszy niż Ferrari GTC4 Lusso. Robicie wszystkie RS-y, robicie wszystkie Panamery, robicie wszystkie AMG. Tak jest to M5 Competition, takie Ferrari wśród sedanów. W ogóle genialny jest ten matowy lakier tutaj na tym M5. On kosztuje 29 tysięcy złotych. Nie, może pamiętacie, ostatnio też miałem takiego zielonego Amaroka i on też miał na sobie matowy lakier. Z tym, że na Amaroku ten w ogóle genialnie jest ten matowy lakier na tej M5, a on kosztuje 29 tysięcy złotych.
ale wygląda jak 29, jakby kosztował 29 tysięcy złotych. Nie wiem, może pamiętacie, niedawno miałem takiego zielonego Amaroka i on też miał na sobie matowy lakier i ten matowy lakier na Amaroku kosztował 9 tysięcy złotych, ale widzę, że matowy lakier matowemu lakierowi nierówny, bo tutaj to jest zupełnie inny mat niż na takim Amaroku. Cześć, dzień dobry. Na tapecie nadal 625-konne BMW M5 Competition. No i powoli trzeba zacząć podsumowywać sobie to wszystko, co widzieliście przez ostatnie kilka dni. No i jako podsumowanie muszę powiedzieć, że ten samochód z racjonalnego punktu widzenia po prostu nie ma sensu. Jest natomiast mnóstwo nieracjonalnych przesłanek przemawiających za wyborem takiego M5 w najbardziej hardkorowej wersji Competition. Ja te przesłanki doskonale rozumiem. Pytanie tylko, czy to fascynujące połączenie jest warte około 400 tysięcy złotych dopłaty względem takiego M550D, którym w realnym świecie, w realnych warunkach będziecie przemieszczać się równie szybko i nawet nieco bardziej komfortowo niż takim M5 Competition. Z tym, że tutaj ponownie wracamy do racjonalnych pytań względem tego nieracjonalnego samochodu, dlatego sądzę, że to pytanie możemy pozostawić bez odpowiedzi. Cześć, dzień dobry, powoli kończę manewry z M5 Competition, no i zgodnie z obietnicą dzisiaj na deser zostawiłem sobie ceny i specyfikacje, no bo to jest tak, że bazową M5 dostajecie za 560 tysięcy złotych, natomiast ten egzemplarz, który stoi tutaj, kosztuje 840 tysięcy złotych, wszystko z VAT. Rodzi się więc pytanie, co tu tyle kosztuje? W ogóle jeszcze nie było czasu się tak na spokojnie przyjrzeć takiej M5. Proszę bardzo. Najdroższym dodatkiem jest oczywiście pakiet Competition, dzięki któremu BMW przede wszystkim zyskuje dodatkowe 25 koni, ma ich aż 625. Pojawiają się różne błyszczące czarne wstawki. One w bazowej M5 nie błyszczą tak ładnie. Pojawia się spoilerek i czarne końcówki wydechów i równie czarny lśniący dyfuzor. Dodatkowo pakiet M Competition przewiduje obniżenie o 7 mm i usztywnienie zawieszenia. Zobaczcie tu właściwie, jak to koło tutaj wpasowane jest w nadkole. Już pokazywałem kiedyś ten kluczyk, tutaj ledwo wchodzi, jest cieniutki. Zmieniona jest również nieco geometria zawieszenia, taka bardziej sportowa. Mocy przybywa, moment zostaje natomiast na niezmienionym poziomie 750 Nm, które w wersji Competition rozwijane są w szerszym zakresie obrotów. Tak czy inaczej, pakiet Competition to jest oczywiste pokazanie środkowego palca przez BMW Mercedesowi AMG E63S, który był do niedawna najszybszym i najmocniejszym sedanem na świecie. No właśnie, był. Jest jeszcze jakiś mocny Cadillac, no ale nie w Europie. Tak czy inaczej, drugi z najdroższych dodatków, 45 tysięcy, to ceramika. No i przy tej masie, czyli 2 ton i tej mocy, ta ceramika tutaj jest bardzo mile widzianym dodatkiem. Lakier, o nim też już wspominałem, 30 tysięcy złotych. Piękny macik.
sumie to nie zaglądaliśmy jeszcze pod maskę. Jest dobra okazja, bo tutaj też czai się jeden dodatek. Kosztuje 6000 zł. Jest to ta wykonana z włókna węglowego, a gorąca pokrywa silnika. To z grubsza tyle, jeżeli chodzi o to, co się dzieje ze zewnątrz. Natomiast dużo dzieje się we wnętrzu, bo dostajecie za 35 tysięcy, również jeden z najdroższych dodatków, pełną skórzaną tapicerkę BMW Individual Merino Tartufo. I jeżeli mówię pełną skórzaną tapicerkę, to mam na myśli coś takiego. Pełna skórzana tapicerka w wykonaniu BMW sięga nawet tu. O! Kiedy mówię, że premium tkwi w detalach, to mam na myśli właśnie między innymi takie elementy. Swoją drogą, to wnętrze super się prezentuje, a te fotele to już nawet nie wspomnę. Podświetlana MPM-teczka. Całkiem sporo, bo 18 tysięcy złotych będzie Was kosztował też system nagłośnienia Bowers & Wilkins z takimi podświetlanymi głośnikami. I właśnie sobie uświadomiłem, że odkąd odebrałem ten samochód, nie włączyłem radia. Nie wiem, jak to gra, no ale pewnie dobrze. To chyba tyle, jeżeli chodzi o M5 Competition. Więcej materiałów pojawi się niebawem. Dzięki za uwagę, ja tymczasem jadę zatankować. Jeszcze co do tego tankowania, no to w trasie, tak jak wspominałem, 10 na 100 da się tym samochodem wykręcić, ale w mieście, kiedy chce się wykorzystać to 625 koni i poczuć osiągi, no to już nie jest tak kolorowo. Dzisiaj kręciłem furę w minutę, zacząłem od rezerwy, zatankowałem za 180 zł, co dało jakieś pół baku. No i po 20 minutach nagrywania, gdzie chciałem pokazać osiągi tego samochodu, więc cisnąłem mocno, po 20 minutach ponownie zapaliła się rezerwa. I to była już taka głęboka rezerwa. Generalnie komputer pokładowy BMW nie pokazuje zużycia paliwa większego niż 30 na 100. Na 30 skala komputera się kończy. Nie ma sensu chyba pokazywać więcej, BMW nie chce Was irytować. I nie mówię tego z perspektywy kosztów tankowania tego samochodu, bo wiadomo, dla właścicieli jest to nieistotne. Mówię z perspektywy zasięgu, no, który w mieście przy wykorzystaniu potencjału tego samochodu robi się problematyczny. Około 300 km. I tak na dobrą sprawę ten ograniczony zasięg to chyba jedyna wada, jakiej doszukałem się przez te ostatnie kilka dni w BMW M5 Competition.